Jesteśmy w Warszawie przy ulicy Aleja Róż, w miejscu, gdzie znajdowała się pierwsza szkoła teologiczna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Idee adwentyzmu dotarły do Polski pod koniec XIX stulecia, ale było niemożliwe wtedy zorganizować szkołę, dlatego że na okres 123 lat Polska została wykreślona z mapy Europy. Pierwsi pastorzy i działacze kościoła organizowani byli z długiej, żmudnej pracy kolporterskiej. Względnie studiowali poza granicami szkoły, przede wszystkim na terenie Niemiec, w wyższym seminarium Friedenau. Ale gdy odzyskaliśmy niepodległość, od razu powstała idea, że trzeba zorganizować polską szkołę w Polsce, która odzyskała niepodległość. Na pierwszym zjeździe ogólnopolskim kościoła w roku 1921 jesienią pośród różnych decyzji, między innymi podjęto decyzję o zorganizowaniu szkoły. Do tego czasu, zanim szkoła będzie zorganizowana, miano prowadzić kursy, szczególnie dla pracujących już działaczy kościoła, przygotowujących ich do tej służby pastoralnej czy do służby w kościele. Ta decyzja została podjęta na zjeździe w 1921 roku. Natomiast wiosną 1926 roku na zjeździe nauczycieli we Friedenau podjęto decyzję, że pierwszym dyrektorem tej szkoły i organizatorem tej szkoły będzie Amerykanin H.L. Rudy, Henry Rudy, który zaraz w tym samym roku we wrześniu przybył do Polski, no i rozpoczął prace organizacyjne celem zorganizowania szkoły. Szkoła została w takich specyficznych warunkach powołana na zjeździe w Łódzku i tam między innymi powołano Radę Szkoły. Między innymi raz jeszcze potwierdzono, że dyrektorem będzie Henry Rudy. Powołano też Radę Szkoły, że nauczycielem będzie Edmund Klut, jak również i personel gospodarczo-administracyjny. Postanowiono również, że szkoła zostanie zorganizowana, czy będzie otwarcie szkoły 1 listopada 1926 roku. Dlatego w tym roku obchodzimy 90-lecie istnienia Szkoły Teologicznej Kościoła Adwentystów w Polsce. Między innymi w międzyczasie zakupiono budynek przeznaczony dla diecezji wschodniej, właśnie w tym miejscu. W tym budynku była siedziba diecezji, jeszcze inne biura były i między innymi tutaj zamieszkał Rudy, a także jako pierwszy dyrektor, także pozostały personel, a także wyznaczono pewne sale jako miejsce, gdzie szkoła istniała. Ciekawą rzeczą było, że w podwórku tego budynku, tak szczerze mówiąc, tego budynku nie ma, został zburzony. Budynek Aleje Róż 9, w zapleczu były garaże, ten garaż odremontowano i między innymi tam znajdowały się pierwsze wykłady. A więc siedziba szkoły, miejsce, gdzie studenci się zatrzymywali, była na Alei Róż 9. Natomiast wykłady odbywały się na terenie garażu, odremontowanego garażu. Nie były to dobre warunki, ale tak było na początku.
Studentów było 16, z tym, że 10 było mężczyzn, a natomiast 6 było uczennic. Tak. I w takich warunkach szkoła została zorganizowana i tu istniała do wiosny 1927 roku. Wśród tych 10 studentów byli niektórzy absolwenci, którzy bardzo zasłużyli się dla działalności Kościoła. Szczególnie mogę wymienić takich jak Emil Niedoba, Aleksander Kruk, Ludwik Polsen i wiele, wiele innych. Oczywiście szkoła istniała w tym miejscu do roku 1927, ale nie były to odpowiednie warunki. Z polityką Kościoła i tak dalej. Nie były to odpowiednie warunki na istnienie czy prowadzenie szkoły. Dlatego w następnym roku wiosną zakupiono w Kamienicy Śląskiej willę Szymanek z dużym zapleczem, 14 hektarów. No i jesienią tego samego roku szkoła została stąd, z Warszawy, przeniesiono do Kamienicy Śląskiej. Aktualnie jest to Bielsko-Biała. Dawno temu pewien mądry człowiek powiedział, że korzeniem wszelkiego zła jest zapominanie. Trudno się z tym nie zgodzić. Właśnie dzisiaj znajdujemy się w takim, można powiedzieć, magicznym miejscu, które sprzyja wspomnieniom, sprzyja temu, żebyśmy przypominali sobie pewne rzeczy z przeszłości. Przypominamy sobie po to, żeby samemu nie zapomnieć i żeby inni mieli pewną inspirację, pewną bazę do korzystania z czegoś, z naszych doświadczeń. Na dzisiejszym spacerze w Parku Ujazdowskim, w to sierpniowe piękne południe, obecni są ze mną brat Władysław Kosowski, wieloletni wykładowca, dyrektor Seminarium Duchownego oraz małżeństwo Ewa i Mariusz Zaborowscy, którzy są wychowankami brata Kosowskiego i tegoż seminarium. Kochani, chciałbym zacząć od tego. Przypominacie sobie na pewno taki okres w życiu człowieka, taki wiek mniej więcej to jest 18-19 lat, kiedy stoimy przed koniecznością wyboru zawodu, tego, co chcielibyśmy robić w przyszłości, czego się uczyć. Oczywiście trzeba wykształcić się odpowiednio, żeby zarabiać duże pieniądze, żeby być szanowanym w społeczeństwie, żeby robić to, co mi się podoba, co będzie mi przynosiło korzyść i zadowolenie. Rodzice często inspirują nas do tego, żebyśmy byli lekarzami, prawnikami, bankierami. A co was inspirowało do tego, żeby wybrać właśnie studia teologiczne, szkołę teologiczną? Czy właśnie chęć posiadania wspaniałego zawodu, który przynosi profit w postaci pieniędzy? Czy możliwość służenia, kontaktu z ludźmi? Czy po prostu jakiś taki kaprys, spełnienie marzeń rodziców? Co was zainspirowało do tego, żeby wybrać właśnie takie studia? Studia niełatwe. W moim przypadku to było tak, że właściwie przeżyłem coś niezwykłego z Panem Bogiem, kiedy byłem w maturalnej klasie. Miałem wtedy więcej, do 20 lat. Uczyłem się w technikum. I rzeczywiście miałem zupełnie inne plany na życie, ale rzeczywiście przeżyłem coś takiego jak nawrócenie. Nie byłem sam wtedy, bo miałem jeszcze takiego bliskiego kolegę, Mariusza Majkowskiego. I to, co przeżyliśmy, na tyle nas poruszyło, że od razu w zasadzie służyliśmy Panu Bogu. Ale zbliża się właśnie czas takich wyborów, co robić po szkole, po zdanej maturze. I tak w rozmowach doszliśmy do wniosku, że szkoła, o której teraz mówimy, byłaby naprawdę dobrym takim przyczynkiem do tego, żeby można było się do tej służby jeszcze lepiej przygotować. I,
I stąd ta decyzja, zupełnie coś nowego w moim życiu, coś, o czym nie myślałem jeszcze pół roku temu albo wcześniej. Po prostu Bóg w jakiś sposób dokonał takiego niezwykłego zwrotu w moim życiu i no i poszedłem tą drogą. Tak. Ewa? No w mojej sytuacji to wyglądało zupełnie inaczej i znacznie wcześniej niż 18-19 lat. Ja miałam 15 lat, byłam po pierwszej klasie liceum, dobrego liceum, o dosyć wysokim poziomie nauczania. Z tym, że to był rok 1981 i to był ostatni rok, kiedy była jeszcze sobota, kiedy się chodziło na zajęcia w sobotę do szkoły. Z tym, że w mojej szkole była taka akcja, żeby zrobić inny dzień niż wolna sobota. No i oczywiście tak się stało, że wiedziałam, że idąc do drugiej klasy liceum w tejże szkole będę miała wolny poniedziałek, a dalej w sobotę będę miała chodzić do szkoły. Do tej pory też to było dosyć uciążliwe, ponieważ miałam takie zajęcia, chociażby matematyka, chemia, które były w soboty. Dosyć trudno później było się przygotować na poniedziałek. To nie były czasy takie jak teraz, Facebook, gdzie ludzie mogą się spotkać, wymienić informacje między sobą. Wtedy, żeby zdobyć te lekcje, które były w sobotę, naprawdę musiałam wiele zachodów włożyć i czasami trudno było uzyskać te informacje odnośnie tych przedmiotów, żeby być przygotowaną na poniedziałek, z tym, że na przykład jeden z przedmiotów o takim kierunku plastyczno-technicznym miałam tylko w sobotę. Więc wymagało to jeszcze więcej zabiegów, aby zaliczyć jednak ten przedmiot. I zdecydowałam się, czy tak, no to muszę się przenieść do innej szkoły. Chodziło w grę albo inne liceum, albo też tutaj, Podkowa Leśna. I w sumie zawsze mnie interesowały zagadnienia teologiczne, chęć służenia Bogu. I to był ten etap, kiedy zadecydowałam, że tak, w tym kierunku pójdę. I stąd moja obecność w Podkowie Leśnej. Dziękuję, brat Władysław. Ja muszę zaświadczyć, że z takim zamiarem, jak przyszli do Podkowy Leśnej, z takim trwali przez te wszystkie lata nauki. A mówi to wychowawca. Tak, i jestem bardzo zadowolony, że myśmy się spotkali w szkole. Ja w ogóle do szkoły trafiłem no trochę więcej jak 20 lat wcześniej. Najpierw zetknąłem się z Pismem Świętym. Jako chrześcijanin się urodziłem w rodzinie chrześcijańskiej, ale w domu naszym nigdy nie było Pisma Świętego. Gdy dotarło Pismo Święte do naszego domu, to zacząłem je z dużą uwagą studiować. Nie od samego początku. Na początku to patrzyłem na Biblię tak troszeczkę ostrożnie i odpychająco chyba na mnie działało, biorąc pod uwagę wszystko, do czego wtedy dążyłem w życiu. Miałem 20 lat i gdy zacząłem już czytać Pismo Święte, a później zawarłem przymierze z Bogiem przez chrzest, to postanowiłem, że muszę lepiej zrozumieć Pismo Święte. Dowiedziałem się o istnieniu takiego zaocznego studium, takich kursach w Podkowie Leśnej. Zgłosiłem się na taki kurs i po pierwszym roku, w zasadzie zanim ten rok się skończył, kiedyś pozostałem dłużej po zajęciach niedzielnych do poniedziałku. Miałem wolną chwilę, ażeby pójść na zajęcia stacjonarne. Powiedziałem, nie wyjdę z tej klasy już, bo wiedziałem, że to, co mamy na studium zaocznym, to jest namiastka. Mnie interesowało coś więcej. Nie szukałem zawodu. Zawód miałem, pracowałem w górnictwie. Jeżeli chodzi o uposażenie, no trudno. To nie było to górnictwo z dzisiejszych czasów, ale górnicy na ogół zawsze troszeczkę ponad średnią krajową odstawali. Robiłem wszystko, by zaoszczędzić pieniądze i móc wziąć taki roczny urlop i przyjechać do Podkowy Leśnej na studium stacjonarne. To się stało.
byłem naprawdę bardzo zadowolony z tego wyboru. No ale rok się skończył, pieniądze zaoszczędzone się skończyły. Wiedziałem, że będę musiał chyba wrócić do mojego zawodu i do górnictwa. I wtedy dowiedziałem się, że w następnym roku rozważane będą trzy przedmioty, które mnie związały z seminarium. Proroctwa, Daniel, Apokalipsa i biblijna teologia systematyczna. Nie wiedziałem, skąd wziąć pieniądze. Rozmawiałem z wychowawcami, z nauczycielami moimi. Wtedy to był Konstanty Bulli, Erwin Lawaty. I poszukali dla mnie pracę. Zarobiłem w ciągu dwóch miesięcy wakacji, zarobiłem tyle środków, że prawie na cały rok mogło mi to wystarczyć. No i zostałem. A gdy kończyłem seminarium, to przewodniczący w tamtym czasie zarządu kościoła Gustaw Baron razem z wychowawcą przyszli kiedyś do mnie i zaproponowali, czy nie chciałbym podjąć pracy w kościele. No i tak to się zaczęło. Jestem Bogu za to bardzo, bardzo wdzięczny. Z pobytem w każdej szkole wiążą się pewne wspomnienia. Są wspomnienia lepsze, gorsze, dobre, te, które chcielibyśmy pamiętać i te, o których byśmy chętnie szybko zapomnieli. Te wspomnienia przechowujemy gdzieś w pamięci, później o nich zapominamy, ale kochani, jestem przekonany o tym, że na pewno macie jakieś takie tajemnice, takie wspomnienia, które pamiętacie, które przechowujecie gdzieś w pamięci, a którymi warto podzielić się z tymi, którzy nas widzą i słuchają. Proszę, podzielcie się takimi wspomnieniami, o których pamiętacie i które są godne tego, żeby się nimi podzielić. Może Ewa? No na pewno każdy dzień to jakieś przeżycia, tak jak wspomniałeś, ale to, co na mnie takie szczególne wrażenie wywarło, to same zajęcia. To, co było nam przekazywane, jak byliśmy kształtowani, to nie było czysto teoretyczne poznawanie Pisma Świętego, ale to było przełożenie na życie. Na to życie, jak ono ma wyglądać każdego dnia. I myślę, że te rzeczy, przynajmniej ze mną, zostały na całe życie. Taki praktycyzm. Tak. Tak. Mnie najbardziej utkwiło w pamięci to i ceniłem sobie, a później, gdy już pracowałem, starałem się przekazywać uczniom, studentom, to było poznawanie Pisma Świętego w jego treści, w jego kontekście. Duży nacisk był położony na to, aby zapamiętywać teksty biblijne. Ja pamiętam, mieliśmy takich 6 skryptów. W każdym skrypcie było 10 zagadnień, 10 tematów. I z każdego tego skryptu, z każdego tego tematu 20 tekstów uczyliśmy się na pamięć. A więc możemy policzyć, to było kilkaset tekstów. Ja do dzisiaj mam notatki i one procentują. Naprawdę pomagają. I pomagały mi w życiu później też. Rzecz pożyteczna, bo i ćwiczenie pamięci. Tak, oczywiście. I nauka. Oczywiście. Ja może zacznę nietypowo, bo nie wiem, czy to jest takie wielkie, co o czym teraz powiem, ale kiedy przyszedłem do szkoły, to miałem takie poczucie, że w końcu się uczę tego, co mnie naprawdę interesuje. To była jedna rzecz. A więc uczyłem się z pewnym zapałem i sprawiało mi to naprawdę przyjemność. Chociaż nie zawsze było to łatwe, jak słyszę o tych rzeczach, które trzeba było wykuć na pamięć. Ale to, co jeszcze wspomnę, może to takie bardzo subiektywne, ale mi od samego początku w Podkowie wszystko się podobało. A nie musiało. Powiem wam dlaczego. Otóż byłem pierwszym rocznikiem, który zamieszkał w nowym budynku. Dzisiaj to jest budynek oddany, wykończony. Natomiast wtedy powiem, jak wyglądał pokój, do którego wszedłem. Kiedy wszedłem do pokoju, nie mogłem nawet zapukać do drzwi, ponieważ drzwi jeszcze nie było. Na tapczanie, jeszcze powleczonym folią, na jednym tapczanie siedział mój kolega, którego poznałem dopiero. Taki sam tapczan czekał na mnie. Nie było lampy, nie było drzwi, nie było umywalki, nie było szafek. Tylko byliśmy my, te tapczaniki i torby.
ale wszystko mi się podobało. Słuchajcie, naprawdę, jak tak z perspektywy czasu patrzę, to naprawdę było to coś takiego fajnego w moim życiu. Oczywiście przygotowaliśmy tapczaniki do spania, ktoś na wieczorem przyniósł drzwi nawet już. Znaleźliśmy gdzieś sobie lampę. Tak, wszystko się zbierało, ale to było naprawdę bardzo spartańskie. My do budynku wchodziliśmy po takiej rampie, którą wjeżdżano z taczkami po to, żeby przywieźć materiały do budowy. Nie było wtedy oddanego jeszcze domu modlitwy. Tam nic nie było, a mi się wszystko podobało. I naprawdę za to jestem wdzięczny Panu Bogu. Pamiętam, jak na przykład pierwszy raz poszedłem na posiłek do stołówki. Stanąłem sobie przy stole i pamiętam jak dzisiaj. Musiała to być chyba kolacja. Na środku był taki talerzyk z taką dosyć pokaźną ilością pewnej pasty. Jak później się dowiedziałem, była to pasta z czerwonej soczewicy. Stałem przy tym stole i byłem zadowolony. Wiecie z jakiego powodu? Że teraz w końcu mogę wszystko jeść. Bo przez ostatni rok od mojego nawrócenia mieszkałem w internacie, którym nikt się nie interesował, czy ja coś zjem, czy nie zjem. A wiedziałem już od jakiegoś czasu, że wszystkiego jeść nie będę mógł. Znalazłem się w środowisku, w którym ludzie wierzyli w to, co ja wierzę. O nic nie musiałem walczyć. Nie musiałem się zastanawiać, co na tym talerzu jest, bo wszystko było dobre. Wszystko było... Byłem z wszystkiego zadowolony. Naprawdę dla mnie to było piękne doświadczenie od samego początku. Można powiedzieć, oto szczęśliwy człowiek. Tak. Jak niewielkie rzeczy potrafią sprawiać wielkie zadowolenie. A te warunki, o których Mariuszu wspominasz, spowodowane były takim napływem młodzieży, która już wiedziała, po co przychodzi do seminarium. Już nie były dzieci, ta młodzież już nie chodziła do Pruszkowa, ta młodzież już z nami była na bieżąco i trzeba się było przeprowadzić. Trzeba było gdzieś mieszkać, bo w innym przypadku nie byłoby pokoi w ogóle. Wobec tego mieszkaliśmy na budowie. Dokładnie te warunki, o jakich Mariusz wspomniał. Dziękuję wam bardzo. Kochani, chciałem zapytać też o taką rzecz. Pamiętam sam ze studiów, że wiedza podręcznikowa to jedno, możliwość nauki, możliwość tego, że jesteśmy tak ze sobą nawzajem, rozmowy. Ale sam pamiętam, że możliwość studiowania czy bycia na studiach to jest możliwość też obcowania, bycia z pewnymi ważnymi osobami. Pamiętam sam ze studiów, że są takie osoby, z których jakby czerpiemy garściami. Z samego tego faktu, że jesteśmy razem z nimi, że słyszymy ich, że możemy jakieś słowo z nimi zamienić, że porozmawiają tak tylko z nami osobiście. Myślę, że to jest może w szkole, na studiach właśnie najważniejsze. To jest możliwość obcowania czy bycia z takimi osobami, od których nie tą wiedzę podręcznikową, ale czerpiemy coś innego. Jest to jakaś taka wartość dodana, można powiedzieć. Powiedzcie, czy są takie osoby ze szkoły, z seminarium, które utkwiły w wam pamięci i które spowodowały, że no wasz światopogląd później, że wasz stan duchowy jest taki, jaki jest, że zmienił się. Coś, co wywarło taki naprawdę głęboki wpływ. Mariusz? Jeżeli mogę dalej kontynuuj. Powiem tak. Nie z uwagi na to, że jesteśmy w takim towarzystwie, to powiem, ale dla mnie naprawdę najbardziej chyba istotne to, co było na zajęciach, to były zajęcia z Księgi Apokalipsy, Księgi Daniela i Teologia Systematyczna. Niełatwe przedmioty, ale dla mnie naprawdę bardzo istotne. To, co mi odpowiadało w tych wykładach, to ich z jednej strony głębia, a z drugiej strony zwięzłość przekazu. Konkretne pytania, konkretne odpowiedzi, konkretne teksty biblijne. Bardzo mi to jakoś tak imponowało. Pewna taka bez zbędnych słów, bez zbędnych, obszernych wyjaśnień, chociaż były wyczerpujące, właśnie o to chodzi. Nie mówię, że były płytkie, ale mnóstwo takiej skondensowanej, dla mnie bardzo ważnej wiedzy. To była jedna rzecz. Ale kiedy mówimy o ludziach, więc wiadomo, jest wykładowca. Mieliśmy wtedy też na przykład bardzo, bardzo takiego fajnego wychowawcę, brata Piotra Pilcha. Naprawdę miał dla nas czas, który spędzał po prostu, czasami prawie jak jeden z nas, kiedy graliśmy w piłkę na przykład, ale organizował nam ten czas dobrze, był dla nas naprawdę taki przyjazny, serdeczny. A więc miałem okazję
przebywać wśród adwentystów właściwie dopiero wtedy. Bo ja się nawróciłem nieco wcześniej, zanim poszedłem do szkoły. Ja byłem ochrzczony 9 lipca, a 1 września pojechałem do Podkowy Leśnej. Znalazłem ją wtedy dopiero po raz pierwszy raz na mapie. A więc wszystko nowe, ale wszedłem w środowisko ludzi, którzy dla mnie byli autentyczni, serdeczni i tacy stali się ważni. Ważni w moim życiu. Jeżeli o mnie chodzi, to na początku pierwsze zajęcia, na pierwszym roku zajęcia z pastorem Henrykiem Patriarchą, to była teologia, historia Starego Testamentu, również historia Kościoła. Wiem, że te zajęcia na mnie wywarły duży wpływ. Później zajęcia też z teologii systematycznej, tutaj z pastorem Kosowskim z Księgi Daniela, z Księgi Objawienia. No i chyba wspomniany już Piotr Pirch, który bardzo dobrze organizował to życie nasze wewnętrzne. Ale również myślę, że rodziny wykładowców, które mieszkały na terenie, też swój wkład miały w kształtowaniu nas, bycie z nami. Również też to nie było obojętne. Muszę podchwycić tę myśl, że mieliśmy najlepszego wykładowcę Starego Testamentu. I na pewnych spotkaniach międzynarodowych również omawialiśmy kwestie szkolne, to ja wszędzie z dumą mówiłem, który z was ma wykładowcę ze Starego Testamentu, który jest patriarchą. A więc to samo nazwisko to podnosiło rangi, dodawało znaczenia, ale Henryk to naprawdę solidny student Pisma Świętego. On dla nas wszystkich był wzorem. To jest bardzo ważne. Myślę, że nawet po studiach, kiedy się wychodzi z takiej uczelni, to najbardziej się wspomina właśnie profesorów, kolegów, z którymi się miało możliwość być, obcować. Ja nie wspomniałem o moich nauczycielach. No właśnie, chętnie byśmy posłuchali. Tak zastanawiałem się nad tym, jakie może zabawne historie byłyby tutaj stosowne, aby je przypomnieć, to mam z tym kłopot, bo myśmy bardzo poważnie podchodzili do naszej nauki, do przedmiotów i do wykładowców. Wyżywaliśmy się może później na tak zwanych fuksówkach. Po kilku miesiącach od rozpoczęcia roku szkolnego podpatrywaliśmy naszych nauczycieli, nawet przebierali się niektórzy z nas za nich, i zabawne historie tam, które każdy student czytał i każdy wykładowca, bośmy to przeżyli razem. Ale Konstanty Bulli, pastor Konstanty Bulli, pastor Erwin Lawaty, to byli mężowie Boży, którzy dla nas byli olbrzymim wzorem. Dokładnie. Wielkie postacie i wychowawcy pokoleń pastorów, tych, którzy budowali Kościół. Kochani, ale nasuwa mi się na myśl takie coś, że przecież w szkole musieliśmy żyć ze sobą nawzajem. To była szkoła, gdzie byliście ze swoimi koleżankami i kolegami, często wykładowcami, tak na co dzień, nie tylko w czasie wykładu, w czasie lekcji. Jak można poradzić sobie z takim życiem we wspólnocie na co dzień? Wiem, że niektórzy mówią, dobrze, no z tym to mi się dobrze żyje, z tym kolegą, ale tego to już po godzinie rozmowy z nim mam po prostu dosyć i gdzieś bym uciekł. Jak człowiek radzi sobie w takich momentach we wspólnocie z kolegami, z koleżankami? Jednych lubi, ale są tacy, z którymi chętnie byśmy się nie spotykali, nie patrzyli na nich. Jak to jest? Powiedzcie, jak sobie można poradzić? Czy macie jakąś receptę na takie życie z kim się nie zgadzam? Takie życie we wspólnocie. Myślę, że to bardzo dobra szkoła. Szkoła przede wszystkim cierpliwości. Szkoła przetrwania. Szkoła współpracy, umiejętności uczenia się właśnie przebywania z różnymi, obcowania z różnymi ludźmi. Ale poza tym też
jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze zajęcia, musieliśmy też pewne godziny na rzecz szkoły pracować, tak? Byliśmy zależni od siebie nawzajem wszyscy, robiliśmy różne dyżury, nie mieliśmy sprzątaczki, nie było jakiegoś takiego personelu pomocniczego. W sumie na nas leżało wiele tych spraw i wiadomo, jeżeli ktoś zaniedbał pewne sprawy, to odbijało się na wszystkich. Więc tutaj też takie kształtowanie nas, praktycznie wprowadzanie w takie dorosłe życie, to był bardzo dobry czas uczenia się. Uczenia się współpracy, uczenia się umiejętności bycia z innymi i to, co tutaj wspomniałeś, nawet ćwiczenia takiej cierpliwości, żeby umieć obcować z innymi. Kiedy przyszedłem do szkoły, zapytałem dyrektora, czy mógłbym być w pokoju z Mariuszem Majkowskim. Spędziliśmy razem 5 lat w technikum, więc myślałem sobie, że naturalnym będzie to, że teraz będziemy razem. Byłoby to dla mnie wsparciem, byłoby naprawdę fajne. Otrzyma odpowiedź, nie wiem dlaczego, nie. Ale zaraz dodam, mieszkałem z kilkoma kolegami w międzyczasie i miałem bardzo dobre towarzystwo. Natomiast była też taka chyba bardzo zdrowa zasada, możliwa do zastosowania, że koledzy się po prostu przeprowadzali. Jak widać było, że niektórym za bardzo blisko do siebie nie było, to były roszady i władze szkoły nie miały nic przeciwko temu. Także wiem, że takie rzeczy były i to doświadczy chyba o tym, że rozumiano czasami te różne anse, które gdzieś wisiały w powietrzu. I to wszystko można było jakoś, jak to w życiu, zawsze sobie uładzić. Nam bardzo zależało na tym, aby w szkole panowała taka atmosfera rodzinna. Niektórzy wykładowcy czy wychowawcy niewiele wiekiem odstawali od tych, którzy studiowali, ale zadaniem naszym było na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Myśmy mieli wspólne posiłki z nauczycielami, z wykładowcami, ze wszystkimi uczniami, rozpoczynane wspólną modlitwą. Później sprzątanie, dyżurni byli. Nasza młodzież, która przychodziła, uczyła się obierać ziemniaki, zmywać naczynia, w pokojach ścielić łóżka, a jeżeli nie, tośmy nawet pilota robili czasem. I trzeba było w jakiś sposób wiele, wiele rzeczy nauczyć, na wiele rzeczy przymknąć oko, ale nie popuścić. Widzieliśmy, jakie ktoś ma słabości czy jakieś braki. Mariusz wspomniał, że miał serdecznego przyjaciela, chciał z nim być. Zależało nam na tym też, czy ci serdeczni przyjaciele potrafią się zaprzyjaźnić z innymi. Jeżeli mają tyle serdeczności i umiejętności współżycia, to dlaczego ich dawać razem? Niech oni kogoś wezmą pod swoje skrzydła. Gdy przyszedłem do szkoły w Podkowie Leśnej, miałem 25 lat. Wtedy młodzież była od 14 roku życia wzwyż w Podkowie Leśnej. To z nas, Lawaty i Buli, tworzył prawie że takich opiekunów rodzicielskich. Dawał nam do pokoju 4 takich młokoszów, tak, i powiedział, jesteście za nich odpowiedzialni. Także różnie to było. Ale zawsze to było coś, co nas wiązało, a nie odtrącało. A ja myślałem, że byliśmy z Mariuszem pewnej próbie poddawani. Niezbyt pewnie może wyglądaliśmy jako ci właśnie tacy, którzy... I wtedy to nie było takie popularne, o tym się nie mówiło ani nie myślało. Nie, chyba o czymś innym myślimy teraz. Tak. Myślałem bardziej o tym, że może właśnie koledzy sprzed lat, no cóż, łatwiej ich rozdzielić i mieć taki porządek po prostu Żeby nie rozdrabiali spokój. No właśnie, duecie, może tak? O tym właśnie myślałem. No, a mieliśmy różnych pirotechników nawet, z którymi bawiliśmy się w ciuciu babkę, nie mogliśmy odkryć. Myślę, że za chwilę dojdziemy do tego, do tych takich ciekawych wydarzeń, ale chciałbym się jeszcze jednego dowiedzieć, bo nie wierzę za bardzo w to, że w szkole to był tylko czas nauki, spędzania czasu, chociaż to ważne, na modlitwie, przy czytaniu Biblii, ale był pewien czas wolny, prawda? A ten czas wolny różnie zagospodarowujemy.
Nie mówcie, że tylko w czasie wolnym czytaliście Pismo Święte i różne inne ważne książki, ale co młodzież wtedy za waszych czasów i jak wy spędzaliście ten czas wolny? Tak szczerze, chcielibyśmy się dowiedzieć. Akurat w mojej sytuacji ja miałam niezbyt dużo wolnego czasu. Były dwie szkoły, tak? Seminarium duchowne, liceum w Warszawie. Ale ten czas, który mieliśmy, myślę, że bardzo przyjemnie spędzaliśmy. Szczególnie kiedy zbliżały się zimowe wieczory, długie wieczory, rozpoczęcia sabatu przy kominku. Wspomniany wychowawca Piotr Pilch bardzo fajnie organizował te spotkania. Często jakichś ciekawych gości zapraszał. Organizował też wycieczki. Dwie wycieczki, z tego co pamiętam, jedną mieliśmy do Kielecczyzny, drugą do Zakopanego. Także w sumie dosyć fajnie mieliśmy zorganizowany ten czas wolny. Ten, który był. Warszawa blisko. Można było wyrwać się spod Kowy Leśnej. Za przyzwoleniem władz oczywiście. Nie trzeba było chyba pytać za bardzo, ponieważ wolny czas, byliśmy dorośli. Także oczywiście była zawsze informacja, że ktoś wyjeżdża, bo tak. I grzecznie, i bezpiecznie, ale nie było z tym problemu. W wolnym czasie naprawdę, jeżeli ktoś nie miał specjalnych ograniczeń wynikających z różnych ekstremalnych sytuacji, które mogły wcześniej zaistnieć, to naprawdę można było z tego wolnego czasu korzystać bardzo swobodnie. Proszę, ja z mojej strony, czyli z mojego rocznika, ty się uczyłem, czy już ze współpracy? Będzie to interesujące i z tego, i z tamtego. W tym pierwszym okresie wiem, że zimą mieliśmy bardzo ciekawe zajęcia na śniegu zawsze. Wtedy jeszcze śnieg padał, podkowa była przysypana, a więc kuligi były bardzo popularne. A już z późniejszego czasu, no cóż, myśmy byli tak zajęci jako wykładowcy, jako nauczyciele, bo byliśmy odpowiedzialni nie tylko za program w szkole, ale i za budowę, za te budynki, które były wznoszone. Tam był kierownik, tam był również i inspektor nadzoru, ale zawsze nam przypominano, wy jesteście użytkownikami, a więc wy musicie być tam dobrze zorientowani i podpowiadać nieraz wykonawcom, o co wam chodzi. Także ja nie pamiętam, że nudziło mi się. Największym dla mnie zaskoczeniem było to, że kiedyś się ocknąłem i okazało się, że przez 3 lata nie miałem ani dnia urlopu. Bo i w wakacje, i w ferie. Ferie zagospodarowałem, tak? Mytnie się. A więc podczas ferii jechaliśmy do różnych zborów i prowadziliśmy wykłady ewangelizacyjne. Zresztą studenci nam pomagali. Nie wiem, to był rok 87, gdy byliście też z nami w Gdańsku. To są tak? Wasze roczniki? Tak, z tym, że to już wtedy byliśmy po szkole, prawda? Już tak, ale Mark Finlay przyjechał, tam Walt Thompson, uczyliśmy się 5-dniówki odwykowej dla palaczy i później każdą wolną chwilę, którą mieliśmy, to albo w szkołach prowadziliśmy te zajęcia. To był taki przerywnik od naszego życia seminaryjnego, albo w różnych innych ośrodkach. Wtedy ludzie naprawdę chcieli rzucić palenie. Pamiętam, że w Krakowie to mieliśmy turnusy takie przygotowane, na które ludzie się zapisywali i przychodzili później. Kochani, zgodzicie się pewnie z tym, że pomysłowość studencka nie zna granic. I pomysłowość ludzka nie zna granic. Jako ludzie lubimy sobie nawzajem płatać pewne figle, pewne dowcipy. Nie wierzę, że nie było czegoś takiego seminarium. Z tego, co sam zdążyłem z innej strony poznać pewną młodzież seminaryjną i nawet z seminariów katolickich,
To wiem, że często pod płaszczykiem czarnego garnituru czy sutanny kryje się człowiek, który ma niespożyte poczucie humoru. A wiem, że przecież twórcą poczucia humoru i tego, że potrafimy się śmiać i z siebie nawzajem, jest nie kto inny, a sam Bóg dał nam poczucie humoru. Tego, że umiemy żartować w sposób inteligentny. Powiedzcie, jak to było w szkole? Jakie, można powiedzieć, kawały, jakie dowcipy sobie studenci nawzajem, studenci wychowawcom, kolegom robili? A może się zdarzyło, że i wykładowcy studentom robili pewne kawały? Mariusz, czy masz jakieś takie wspomnienia? Są. Czy wolisz zachować je tylko dla siebie? Niekoniecznie. Powiem tak, nie pamiętam, żebyśmy mieli śmiałość robić jakieś kawały dyrektorowi. Chyba nie. Ale z wychowawcą było inaczej. Rzeczywiście mieliśmy taką stopę pełną szacunku, ale też taką bardzo swobodną. Jednym z takich rzeczy, w której też brałem udział, nie sam, było to, gdy ogólnie mówiąc, chcieliśmy brata Piotra w jego pokoju, w którym mieszkał, zamurować w nocy. Oczywiście nie zaprawa i cegły, ale polegało to na tym, że na terenie budowy było dużo różnych materiałów budowlanych, więc sobie najpierw na pół piętro przynieśliśmy jakieś 2 tony cementu w workach, a później poskładaliśmy wycieraczki na środku, bo na pierwszym piętrze już podłogi były, więc wycieraczki, żeby po cichu chodzić. No i tymi workami cementu postanowiliśmy drzwi tak szczelnie zabudować. Może druga w nocy była, więc tak liczyliśmy na mocny sen. Ale wychowawca się obudził. Zostało nam jeszcze może tyle od futryny. Kiedy usłyszeliśmy, że otwiera drzwi, wszyscy uciekliśmy. Ale wystarczyła ta szczelina, żeby wydostać się z pokoju. Wszystkich nas oczywiście znalazł w naszych pokojach. No trudno było wytłumaczyć, że się jest pod kołdrą w ubraniu i ubrodzonym cementem. Ale Piotr nie robił nam specjalnie jakichś tutaj wykładów, tylko tak spoglądając na nas powiedział 5-5-5-5. To wiadomo, o co chodziło. 5 godzin dodatkowych prac na rzecz uczelni. Oczywiście ten cement trzeba było jeszcze zanieść na to miejsce, gdzie był, także zafundowaliśmy sobie siłownię w nocy, taką solidną. Także chyba ze 4 tony cementu przynieśliśmy w kilku kolegów. Dowcip się nam nie udał, no ale próbowaliśmy, także bywały różne, ale ten to chyba był taki najcięższej wagi, jeżeli tak to można nazwać. To było chyba wcześniej jeszcze przed wami. Razem z Henrykiem Patriarchą wstawaliśmy o 3 rano, ażeby tłumaczyć teksty skryptów, które przywiozłem z Anglii. Mnie były bardzo potrzebne, szczególnie do Księgi Objawienia, a więc staraliśmy się, żeby studenci już mieli jakieś materiały. Myśmy od 3 do 5:30 tłumaczyli. Przychodziła sekretarka, która przepisywała na maszynie, i studentom rozdawaliśmy gotowe części materiału na ten dzień. Pewnego dnia, ja byłem już w biurze, bo mieszkałem obok, Henryk przychodzi i mówi: słuchaj, nie ma ani jednego krzesła. I byłem i w stołówce, i w kaplicy, tam gdzie nabożeństwa były, i na holu. Wymiotło wszystkie krzesła. Ja mówię, no, coś się za tym kryje, ale nie przejmuj się, mamy tłumaczenie, więc zrobiliśmy, co do nas należało. I jest czas pobudki, już dzwonek jest, wszyscy powstawali. Mówię, my nic nie wiemy, że nie ma krzeseł. Jesteśmy tutaj zajęci, przyjdą zaraz na nabożeństwo. No i rzeczywiście przychodzą, patrzymy, już się gromadzi młodzież i wszyscy stoją. Ja mówię, o, krzeseł nie ma. Wzięliśmy sobie z biura krzesła, 2, posadziliśmy się na tym i czekamy na stojące nabożeństwo. Następnie po krótkiej przerwie śniadanie. Idziemy na stołówkę, tam krzeseł też nie ma.
My mamy krzesła, więc idziemy, siadamy do stołu, pomodlili się do posiłku. Wszyscy jedzą na stojąco. To jest stół szwedzki. Tak. I wtedy zapytałem, mówię, czy lekcje też chcecie na stojąco dzisiaj? Parsknęli śmiechem wszyscy i wiedzieliśmy, że coś zbroili. Skorzystali ze zmęczenia naszego. W pokoju, gdzieśmy spali, był taki duży balkon. I na ten balkon wszystkie krzesła z całej szkoły w nocy były wyniesione u mnie za oknem. One wszystkie były. No i później mówią, no to wujku, bo tak się zwracali. To może proszę otworzyć tutaj nam drzwi, żebyśmy znieśli. Ja mówię, nie pozbawiajcie mnie tej przyjemności, żebym wiedział, jak wyście je tu przynieśli. A więc poszli na budowę, przynieśli drabiny, stali na drabinie jak strażacy, jeden drugim podawali. Tak. I tak samo je znieśli. To było bardzo zabawne, ale spokojnie na początku tak zastanawiałem się, co to komu mogło przyjść do głowy. Ale były takie i dyrektorowi też takiego sikusa studenci zrobili. To nie za naszych czasów. Ja nie pamiętam tego zdarzenia. Pamiętam, kiedy chyba przez 2 miesiące wzajemnie ze sobą studenci polewaliśmy się. Jakaś iskra zaistniała i wszyscy się polewali. Ciągle mokrzy chodzili. Zaczęło się od takiego jajeczka, wiecie, plastikowego, takiego. Ktoś kogoś ochlapał tą wodą, a później kaliber się zwiększał, słuchajcie, było naprawdę... Niskie wiadra. Tak, wiadra też szły w ruch, także... A wyście mieszkały na pięterku, to mogłyście z góry wylewać. Pomysłowość była bardzo różna. Ale odnośnie tych takich śmiesznych sytuacji, ja osobiście wspominam fuksówki, jakie były tutaj już przywołane. Mm-hmm. Tak? To był taki obrzęd, powiedziała, przyjmowania nowych studentów. Tak? Czas, kiedy takie otrzęsiny. Otrzęsiny, kiedy stawali się pełnoprawnymi studentami. I zawsze to było takie wydarzenie, kiedy byli zapraszani znajomi, kiedy oczywiście cały zbór uczestniczył. Byli zapraszani koledzy, koleżanki, pamiętam, z najróżniejszych zborów, z tych zborów, z których pochodziliśmy. Zawsze była młodzież. To czasami miało rangę takiego zjazdu młodzieżowego wręcz, gdzie tak, było na wesoło. Tak. Jeszcze tutaj przed naszym spotkaniem oglądałam zdjęcia i była, gdzie na zdjęciu jest widoczna sala, gdzie są i wychowawcy, wykładowcy, gdzie są goście, wszyscy w wyśmienitych humorach. Zawsze to na wysokim poziomie było zorganizowane, zawsze było śmieszne, czasami ośmieszanie albo takie wyciąganie jakichś niuansów, wad z życia niektórych osób. Wykładowców również. Przede wszystkim. To było najzabawniejsze. To było przede wszystkim. Tak. Sam także... pamiętam, powiedziałbym, że to takie święto kabaretowe było. Tak. Coś w tym było. Tak, coś tak. W tym rodzaju, także, ale to było takie jednoczące wszystkich praktycznie. I zbór, cały zbór był zaproszony i tak jak już wspomniałam, szersze grono. Także no, najróżniejsze, ciekawe sytuacje przedstawione. Oczywiście z codziennego życia, jakie prowadziliśmy, tak? I pomysłowość była duża, chociaż może czasy były tamte szare. Takie, to jest okres, stan wojenny się rozpoczął, tak? Trwał za tej naszej bytności. Ale od tej strony było w sercach radośnie, wesoło. Chociaż się mówi, że były to rzeczywiście szare czasy, ale humory dopisywały nawet w tamtych czasach i pomysłowość. Dokładnie. Niektórzy popisywali się, układali piosenki na temat, niektórzy wiersze deklamowali, niektóre tak. Sympatie. Ja dostałem płytę do odsłuchania chodnikową. Ładnie grało? No, starałem się, ale lekko nie było znowu. Nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, że dobrze nam tutaj być na tym spacerze, podziwiać przyrodę i cieszyć się razem, że możemy wspominać fajne czasy. Ale kochani, wszystko ma kiedyś swój koniec też. Tak jak ma początek, taki ma koniec. Chciałbym na ten sam koniec, żebyśmy starali się tak w jednym, w dwóch zdaniach powiedzieć, dlaczego ważny dla was był pobyt w seminarium. I żeby to było jakieś takie inspirujące dla tych wszystkich, którzy będą nas słuchać, którzy być może
będą chcieli studiować w seminarium. Niech to będzie dla nich taką zachętą. Mariusz, zaczniesz? Mogę zacząć. To znaczy, mówiłem o tym, że dla mnie naprawdę wielką pasją, taką przyjemnością było to, że mogłem się tam uczyć. Ale prawda jest taka, że w takiej szkole trzeba się chyba nauczyć służyć ludziom. I tą wiedzą, którą się zdobywa, i wieloma rzeczami. Także wydaje mi się, że samo właśnie to, że człowiek jest przygotowany i chętny, żeby służyć innym ludziom. Żeby się uczyć pewnej tolerancji, otwartości, słuchać ludzi, mieć dla nich czas, uwagę. To wszystko sprawia, że ta wiedza, którą się zdobywa, no może być takim narzędziem Pana Boga do tego, żeby do tego Boga ludzi można było przybliżać. A więc mówimy chyba o kształtowaniu człowieka. A kiedy mamy tam młodych ludzi, to naprawdę jest to dobry czas, żeby kształtować chyba jeszcze charaktery, postawę jakąś taką. Myślę, że o tym chyba chciałbym pamiętać w swoim życiu do końca. Zostawić taki przekaz. Ewa? Ktoś powiedział, że nam jako ludziom, a może szczególnie nam jako Polakom, jest bliżej do rywalizacji niż do współpracy. Myślę, to, co jest takie istotne, czego można się nauczyć było, to współpraca. I to się przekłada później na życie, gdzie naprawdę to jest bardzo cenne. Umiejętność współpracy z ludźmi. A to się wiąże też z jakimś wyrzeczeniem siebie często w różnych sytuacjach. I tak jak się czyta chociażby przesłanie ewangeliczne czy listy apostolskie, jak się tak bliżej przyjrzymy, to tam bardzo dużo elementów, które mówią o współpracy. Jak ta współpraca, co robić, żeby współpracować. I myślę, że w jakimś zakresie to było praktykowane, chociażby w tej szkole, tak? W seminarium. Dziękuję. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów jako uczeń tego seminarium, ale również później jako nauczyciel. Wykładowca. Tak, jako wykładowca. Przede wszystkim ja się o to starałem i widziałem, że moi koledzy, już to starsze pokolenie, przepraszam, starsze, myśmy mieli po 20 parę lat tylko, ale w porównaniu z tą młodzieżą młodszą, która przychodziła, staraliśmy się przede wszystkim rozumieć to, czego się uczymy i dlaczego się tego uczymy. Przyswajać tę wiedzę, która jest potrzebna, która praktyczna, o czym Ewa już, do czego Ewa nawiązała. I z drugiej strony jako nauczyciel chciałbym przekazać może obecnym czy przyszłym studentom: nigdy nie ucz się niczego dla uczenia się. To nie ma sensu. Zawsze starałem się, gdy zresztą na egzaminach nieraz bywało różnie, z różnymi studentami, to akurat jest dwójka taka dobrze wybrana do tej rozmowy, do tego spaceru, ale niektórzy wkuwali coś na pamięć, potrafili zacytować nauczyciela nawet. I wtedy ja się nieraz zabawiałem. Zadawałem to samo pytanie, tylko z innej strony. Błędnik w oczach. Nie wiem, gdzie jestem. To znaczy, ten uczeń wykuł, ale niczego nie rozumiał. Nie potrafił tego jakoś zastosować w codziennym swoim życiu. I nigdy nie dbaj o to, by mieć dobre oceny. Dobra ocena jest wynikiem, jest wypadkową rzetelności, włożonych sił, zainteresowania. Dobre oceny same przyjdą, awansy same przyjdą. Ja nigdy nie myślałem, że mnie ktoś po skończonych już tych wykładach, gdy się uczyłem, zaproponuje pracę w kościele. Ja nie dorastałem do tego, ja sam siebie znałem, wiedziałem, że jest inaczej. Inni natomiast wiedzieli, że trzeba mi jeszcze troszeczkę podkręcić śrubę. No i zachęcili do pracy później, żeby w tej pracy się szlifować dalej. Jestem Bogu bardzo, bardzo wdzięczny za seminarium, za to, że tam byłem, za studentów wszystkich,
którzy tam się uczyli i ze mną, i wtedy, gdy już mogłem pracować. Wy nawet nie wiecie, że ja przejrzałem, w tej chwili mam taką statystykę waszych osobowości w głowie, bo żeby coś móc, a zostaliśmy poproszeni, żeby napisać kilka zdań na temat charakterystyki tej służby, to musiałem dojść do szczegółów. Bo bez szczegółów strzelałbym kulą w płot. Natomiast mając to zaplecze, łatwiej nawet w krótkiej formie streścić i powiedzieć to, czym to seminarium było, jest, powinno pozostać. A żeby Boże błogosławieństwa były z nami i z tymi, którzy liczą na tych, którzy wyjdą z tego seminarium, ażeby prowadzić lud Boży razem na spotkanie z naszym Panem. Tak jest. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Powiem tylko, że korzystając z gościnności Ujazdowskiego Parku, miałem wielką przyjemność i zaszczyt rozmawiać z bratem Władysławem Kosowskim, wykładowcą, studentem i wielkim naszym przyjacielem, oraz z Ewą i Mariuszem Zaborowskimi. Dziękuję wam bardzo. A my dziękujemy tobie, Dariuszu.